przez te kilka dni rządźcie miastem i bawcie się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Raz jeszcze, moi drodzy, wszystkiego dobrego, udanej zabawy. Chcieliśmy po prostu, żeby studenci bawili się kulturalnie, żeby mogli się pomiędzy sobą walczyć, uczestniczyć w różnych turniejach. Żeby była impreza, nie? Impreza, dokładnie. Impreza i impreza. Politechnika jest najlepszą uczelnią na świecie i bardzo lubię Politechnikę i bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Co to są za ściągi i skąd pomysł? To są zbiory z całych 5 lat studiów i przy okazji notatki ewentualnie z jakichś przedmiotów. Czy podczas dzisiejszych jubileuszów będą jakieś trupy? A zobaczymy, pewnie będą, nie no. Tutaj mamy jednego kandydata. Co było twoją inspiracją? Usta Mariana. A kim jest Marian? Nie znam go. To jest truś, na bank to jest truś, więc pomysł wynikł w sumie 5 minut to zawsze. Tak jak w zeszłym roku też był pomysł na ducha, to wszystko się dzieje spontanicznie. PK Politechnikus, inspiracja z komiksów. Chcieliśmy po prostu, nie wiem, podtrzymać tradycję Juwenali. I co Grażyna takiego potrafi? Oj, dużo. 5 dych i full wypas. Opowiedz o stronie muzycznej Juwenaliów, jakie zespoły wystąpiły i dlaczego? Dzisiaj się zespół, który wystąpi, czyli Jakubowa Drabina. Jest to zespół, który wygrał 3. Przegląd Twórczości Akademickiej. Myślę, że muzyka reggae staje się jakby coraz bardziej popularna wśród nie tylko studentów, w ogóle wśród ludzi. Dlaczego Dżem? No ponieważ w zeszłym roku Dżemu się nie udało ściągnąć, a w tym roku jednak bardzo mi zależało na tym, żeby Dżem wystąpił, bo uważałem, że jednak ściągnie publiczność i zintegruje całą brać studencką, jak i również mieszkańców. Pozdrowienia dla braci studenckiej od zespołu Dżemu.